Siemaneczko, witajcie. Kolejne Wiedźmińskie Opowieści. Dalej jesteśmy w tej mało lubianej okolicy. Chyba nam tutaj nic nie wykrywają już szpiedzy. Czy szpiedzy zwiadowcy. Łatwo jest wejść na nasze bagna. Trudniej je opuścić. Coś tutaj mamy. Nie chcę obniżać. Jeżeli znajdę kapliczki jakieś po drodze, to prędzej. Okej. Co tu się dzieje? Mewe dostrzegła w oddali ciemny kształt, przypominający wrzeciono. Był to ogromny obelisk, stojący na środku podmokłej polany. Do kamienia przytwierdzono dziesiątki metalowych kółek, które pobrzękiwały przy mocniejszym powiewie wiatru. Do kółek przywiązane były zwierzęta. Krowy, osły, psy. Ich skóry pokrywały płytkie rany, z których powoli sączyła się krew, wabiąc chmary komarów i meszek. Niektóre zwierzęta jeszcze się szarpały, ciągnąc za rzemienie. Inne już na skraju śmierci leżały bez ruchu w wysokiej trawie. Z lasu po przeciwnej stronie polany wyłoniło się kilku chłopów, którzy ciągnęli na sznurze muła. Zwierzę zapierało się kopytami, musiało wiedzieć, co je czeka. Królowa postanowiła wypytać wieśniaków, czemu skazują zwierzęta na taki los. Okazało się, że składali w ten sposób ofiarę bagiennym bogom. Oni są wokół nas, tuż obok, wyszeptała bezzębna starucha. Kryją się w mętnej wodzie. Kiedy usłyszą, jak skapuje krew, przyjdą się pożywić i łaskawie spojrzą na tego, kto dar im złożył. Nie znam waszych bogów, powiedziała królowa. Ale jeśli domagają się takich darów, nie pragnę ich poznawać. Bądź tedy ostrożna, pani, odrzekła starucha. Bo czego nie dostaną, mogą zabrać siłą. Trzymaj się z dala od bagien, izgid i owoców, które rodzą tamtejsze drzewa. I unikaj tej, którą zwą Gernichorą. Królowa kiwnęła głową, po czym dała rozkaz do wymarszu. Chłopi tymczasem wzięli się za nacinanie skóry przeznaczonego na ofiarę muła. Jego żałosne rżenie niosło się po całych bagnach. No jak dobrze wiecie, no... troszeczkę... jakby mało wiary w tym. Cóż za Bóg by chciał, aby mordować, tak? Tu nie wchodzimy. Tu ich roznieśliśmy, więc... A tu jeszcze jest. Dobra, musimy wodą. Czy wodą? Bagnem. Puzzle. Czarne sumienie. Wyeliminuj Hima. O Himie słyszeliśmy. Zaldali najsilniejszej 15 punktów. Co robi Him? Moment, czyli on zadaje to, co robimy my, tak? Nie ma komu tego rozdać.
Chyba skopałem temat. Dobra. No ty jesteś najsilniejszy, to nie, nie, nie. No i dupa, on to zaatakuje, będzie 5. Jeszcze raz. To na pewno na początek. Dobra. Okej. To zostanie jeden punkt. Zadaj najsilniejszej jednostce 15 punktów, czyli tobie zostanie jeden. Następnie najwzrócę najsłabszą. Czyli po prostu sobie przedam, przekażę punkty, tak? Zostaje mi jeden punkt. Czy na pewno ulepszamy najsłabszą jednostkę? I znowu jest ten sam błąd. Dobra. No i to nie był najlepszy pomysł. Jak zjadę 7-8 razy, to będę miał 8, tak? Co mi to da? A do 9 nie zejdę. To nie to. Bym przywalił tym najpierw. Aj, tak to zagrałeś. Nie fajnie.
To na początek, bo to nam daje pewien handicap. By tu dać. Tak, żeby on miał najwięcej. I on teraz mi pozadawaje. Zjedź nim, błagam cię. Mamy cię, Mendo. Chociaż nie wiem, czy mamy cię. Mamy cię. Nie, ale zjebałem. No. Tak blisko, a tak daleko. Co na początek? Na początek ty. Dobra. 18. Mam nadzieję, że go będzie paru. Tu mógłbyś jeszcze zmniejszyć. Ale sobie doda. God damn it. Było blisko. To na start. Jedziesz go. Dobra, mamy cię. Chociaż nie do końca. Znowu zrypałem. Bo powinienem najpierw walnąć Alzurem. Dobra, wiem jak go zrobić, więc zaraz go zrobimy. Dobra. Teraz pytanie, czy on będzie miał więcej? Przekonamy się. Fucken. Nic mi to nie da. Jak to cię rozwalić? To na pewno na start. Mmm.
też kicha. Będzie miał mało. Aj! Jakby zrobił odwrotnie, że dychę na tamtego, to bym to wygrał. Dobra, to jest na start. To jest... bez żadnego ale. Nie, bo to zdaje 5, to on nie ma nawet... To jest tak, to jest 8. Ryzykownie. Jeżeli wszystko wbije mi na to, to wygrałem. Pozdrawiam. God damn it. Nie było lekko. Mapa. Tam jest skarb. Jesteśmy w stanie się tam jakoś dostać? No, bardzo przydatna karta. Hrabia Caldwell. No i teraz co? Tam musimy iść. Nie pozostaje nam nic innego tak naprawdę. Ale dostaliśmy jakąś runę, to może zobaczmy, co ta runa potrafi. Stwórz na polu bitwy egzemplarze jednostki zemstu, następnie je zniszcz. Przynajmniej mamy już tutaj domknięte. Mamy odblokowane wszystkie jednostki Gascona. Też mnie to cieszy. No weźmy, zobaczmy, co tam te nowe jednostki potrafią. Okej. Czy my i tak mamy kompletną talię, więc nie mamy nawet miejsca na cokolwiek innego. Oho, jest kolejna zagadka. Jaką mam zdolność? Wzmocni sojusznika o 4 i dajmy 1 punkt pancerza. Jeden punkt. A ty? Lojalność co jest? Aha. Okay.
Nic skomplikowanego. Będę potrzebował 3 wiatra. No. I koniec. Jeżeli ten knecht robi taką robotę, to będę musiał pomyśleć o stworzeniu paru knechtów. Bo chyba mam już knechta w talii, co? Czy jeszcze go nie mam? A alchemik ma zmienione. Tu jest knecht dopiero. Czy będzie... Jeszcze coś mam. A, rozkaz tego wymarszu, tak? A ten rozkaz jest jako bibelot pewnie, co nie? No. Na przykład. Nie, półtorak jest chyba najlepszy. To co mamy aktualnie. Dobra, tu jeden fragment zmieliliśmy. A z drugiej jedziemy. Tam chyba jest Skellige, co? Jeszcze bym puścił. Dobra, mamy znak. To już jest coś. Mewe jechała ze wzrokiem wbitym w ziemię i tylko dlatego zauważyła przykryty liśćmi dół. Królowa szarpnęła za cugle, odbiła w bok. Kawalerzysta, który jechał tuż za nią, nie zdążył już zareagować. Wjechał w pułapkę. Trzasnęły gałęzie i żołnierz wpadł do wilczego dołu, łamiąc kark. Krzyk, który rozległ się chwilę później, nie pozostawiał wątpliwości, kto urządził zasadzkę. No, wiadomo. Wiadomo, że chodziło o czarnych. Ale spoko. Zaraz go rozjedziemy. Jak jesteś ty, to koniecznie muszę mieć... Wszyscy do mnie! O Jezu, ta Alba. Za królową! Chyba coś się ulatnia. Coś się ulatnia. Order! Dobra. Ja nie lubię strasznie tych o... Albiaków, to... Strasznie nielubiani są przeze mnie. Głównie dlatego, że każdy rozkaz... Bogowie, chrońcie królową! Zwiększa im tam... Boostuje ich. What? Twoje życie należy teraz do mnie. What? Chęci są, a jości, ino buty cisną.
Zadaj tej jednostce i... Zadaj wybranemu wrogu obrażenia równe liczbie wrogich jednostek. Nie no, chyba Alba nie jest najlepszym wrogiem dla pohańbionych. Er i Glair! Zapowiadało się dobrze. Okej. Mądry wybór. Idziemy Kundla zaraz i wszystkich tutaj na dół zapraszam. Nie, na razie nie. Idziemy chłopa. Widzę, że myśli. Dobra, z głowy. Idziemy jeszcze chłopa. No. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Dobra, to i tak się nam opłacało, bo oni dużo mniej dodają. My mamy aż o 7, więc... Mój ból nie pójdzie na marne. Dobra. Glair en Kerce! No nie dojedziesz, do 98 nie ma szans. Nie wiem, co ty tam musiałbyś mieć. Egroto dum animae. Było blisko. Wycofać się! Odwrót! Odwrót, ja ci dam odwrót. Między młot a kowadło, Nilfgaardczycy zostali rozgromieni. Na polu bitwy zostali zwycięzcy, Lyryjczycy i wojowie ze Skellige. Wyglądali inaczej niż wyspiarze, których Mewe poznała wcześniej. Nie nosili żadnej zbroi ani tarcz. Dowodził nimi potężny, łysy jak kolano mężczyzna. Mówili na niego Arnjolf. Arnjolf, ojcobójca. Dziękuję, że przybyłeś nam na odsiecz. Powiedziała Mewe, wyciągając dłoń. Odsiecz? Odsiecz? Słyszeliście, chłopy? Skeligijczycy wybuchnęli gromkim śmiechem. Nie przybyliśmy tu nikomu na odsiecz. Przybyliśmy zabijać. Dołączcie do mnie. To nie zabraknie wam ku temu okazji. Do ciebie? A kimże ty jesteś? Mewe. Królowa Lyrii i Rivi. Mewe. Arnjolf spoważniał. Słyszałem to imię. Gudmund Pyskaty sławił twoją odwagę. Niech będzie.
Poprowadź nas do boju, królowo. Daj nam posmakować krwi. Daj nam śmierć bohaterów. Mewe skinęła głową. Nowi sojusznicy rozstąpili się na boki, wpuszczając wytatuowanych wojowników w swoje szeregi. Okej. I koniec końców jeszcze mamy Skellige'ijczyków ze sobą. Będzie co robić na początku nowego odcinka, ponieważ już czas nadszedł, aby zakończyć. Także ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się do następnego. Hej. Nilfgaard tego pożałuje. Klnę się na wszystko, co święte.